dzisiaj przedstawiciele pierwszego LO imienia Jana Zamoyskiego w Zamościu dowiedzą się, co Zamościa nie wiedzą o GMO. Czy odpowiedzą mi Pani na parę pytań? Tak, o chętnie. Czy potrafi Pani rozwinąć skrót GMO? Oczywiście, że tak. Jest to żywność modyfikowana genetycznie. Dobrze. A czy widząc na etykiecie informację, że jest to produkt modyfikowany genetycznie, zakupiłaby go Pani? Trudne pytanie, rzadko czytam etykiety, ale jeżeli miałabym przeczytać taką etykietę, to raczej nie, gdyż jest to szkodliwe dla zdrowia, moim zdaniem. Nie wiem, nie znam się, tak uważam. Dobrze, a czy żywność modyfikowana powinna być dostępna powszechnie, czy też nie? Jak uważasz, koleżanko? Raczej chyba nie. A dlaczego? Tak jak mówiłam wcześniej, jest ona bardzo szkodliwa dla zdrowia, tak mi się wydaje. No i właśnie, zakończmy na tym. Dziękuję bardzo. Czy potraficie rozwinąć skrót GMO? GMO? Żywność modyfikowana jakoś tam. Genetycznie, ale dobrze, że wiecie. No ja sądzę, że jeśli kosztem większych upraw ta żywność miała być mniej zdrowsza, no to jestem przeciwko. Aha, dobrze. A jakie waszym zdaniem są zagrożenia wynikające z GMO? Na ten temat to nie mam opinii, co zagrożenia. No właśnie zależy od tego, co wrzucają do tej żywności. Teoretycznie, ja osobiście nie chciałbym modyfikowanej żywności jeść. Czy gdyby Pan o tym wiedział, spożywał Pan produkty? Raczej nie. Raczej nie? A dlaczego? No, to jest przeważnie przez zachęty, to jest szkodliwe dla zdrowia. A wie Pan może, jakie są dopuszczone genetycznie modyfikowane produkty w Unii Europejskiej? Nie, tak? Dziękuję. Rozwinąć skrót GMO. Tak? Znaczy z angielskiego, czy? Nie, modyfikowane uprawy. A spożywa Pan takie, nie wiem, produkty modyfikowane? Trudno mi powiedzieć, bo nie wiadomo, co kupujemy. W tej chwili jest żywność, prawda, z zagranicy są skarmione zwierzątka, nie wiadomo, jak karmią paszą. Tak do końca nie wiemy w tej chwili. A wie Pan, jakie zagrożenia z tego wynikają? No, oczywiście. Zdaję sobie sprawę, no, nie ma doświadczeń takich konkretnych, ale no, to kwestia chyba czasu, kiedy się przekonamy. Dziękuję bardzo Panu za to. Czy potraficie rozwinąć skrót GMO? Nie. Na ten temat nie wiecie? Nie. Nie uczyliście się w szkole? Nie. A jak Wam powiem, że to jest żywność modyfikowana genetycznie, to co na to powiecie? Jaki syf. Nie wiem, a gdybyś o tym wiedział, że to jest ta żywność i miałbyś to spożywać, to kupiłbyś taką żywność w sklepie? Pewnie nie. A dlaczego? Tak uważasz, tak? Dobrze, dziękuję. Czy wiesz, co to jest skrót GMO? Znaczy generalnie całego skrótu nie znam, ale to jest związane z genetycznie modyfikowaną żywnością. A jak to rozumiesz? To jest żywność, która dzięki modyfikacjom genetycznym może przybierać inne cechy, może ma troszeczkę inny zakres odporności większy oraz może lepiej mieć większą wydajność. A jesteś za czy przeciw? Generalnie jestem przeciw, ponieważ to może zaburzyć całe działanie całego ekosystemu. A czy widząc na etykiecie produktu zapewnienia producenta, że jest to dobre, to poleciłbyś na to? Znaczy, jeżeli producent poleca, jeżeli to jest dosyć znana marka, uznawana i jeżeli by nie wywoływałaby jakichkolwiek produktów, znaczy skutków ubocznych, o których by było wiadomo, to na pewno bym zaakceptował ten produkt i zacząłby kupować. A uważasz, że produkty te powinny być powszechnie dostępne? Niekoniecznie, ponieważ nie wiadomo, jaki to może mieć wpływ na przykład na małe dzieci czy matki karmiące. A jakie stanowi zagrożenie dla ludzi to? Choćby, jak wiadomo, roślina, jeżeli jest wprowadzona do jakiegoś terenu, posiada z automatu swoich wrogów naturalnych. Rośliny, które są produkowane tak jakby w laboratoriach, nie będą posiadały tych wrogów, więc jednoznacznie będą w stanie zaburzyć to, co się wszystko dzieje w świecie. A zgodziłbyś się, żeby rośliny takie były hodowane gdzieś niedaleko Twojego domu, w pobliżu? Jeżeli by były zatwierdzone, jeżeli by nie sprawiałyby wielkiego problemu, jeżeli chodzi o
całość, żeby to było pewne. A jakie twoim zdaniem ze stosowania GMO wypływają korzyści i zagrożenia? Znaczy to, że jest zwiększona wydajność rośliny wpływa na, ponieważ ma znany problem głodu na świecie, więc uważam, że to jest w pewnym stopniu jedno z rozwiązań, jednak dosyć ryzykownych. Wcześniej wspominając, zaburzenie ekosystemu jest dosyć ryzykowne, łatwo nim teraz zachwiać, kiedy bardzo człowiek ingeruje w przyrodę. A czy uważasz, że Unia Europejska powinna dopuścić uprawy GMO na terenie Europy? Tak, ale w dosyć dokładnych badaniach i próbach wyizolowanych. To jest szkodliwe dla narodu polskiego i całego świata. Szkodliwe, weto, protestuję, szkodliwe. I żadnych chemikali, żadnych konserwantów. A czy wierzy pan w zapewnienia producentów Proszę? Czy uwierzyłby pan w zapewnienia producentów o tym, że to jest nieszkodliwe? Czy to producentów? Tak, producenci mówią, że to jest bo zdrowe. Producent chce, mane, sianko czuje bluza, sianko. A te sztuczne polepszacze dłużej się trzyma, dłużej jakość, czyli data ważności. Oni z tego żyją, z tego korzystają i po prostu... Ja nie wiem, no ale szkodliwe dla organizmu ogólnie, dla żołądka, dla wątroby, dla nerek i serduszko szkodzi. Tak. Dobrze, dziękujemy panu. Chciałam zapytać, gdzie pani w ogóle tu jest GMO? Aha, na czym to polega? Niezdrowe dla organizmu. Tak, człowieka. I no, jest pani, tak, jest pani przeciw, tak? Przeciw. I dlaczego? Oczywiście. No dlatego wie pani, że to nic zdrowego. My musimy się zdrowo odżywiać. To mnie starzy, to jak to starzy. To różnie, ale chodzi o młodzież. O młode to nasze pokolenie. Ono i tak jest biedne. A więcej chorych jak zdrowych. A to przecież to wiadomo, to strasznie szkodzi na organizm i wywołuje prawdopodobnie choroby nowotworowe. No bo są także korzyści z tego GMO, to korzyści, w ogóle kochani, tego nie robić, czy... Ale wie pani, to jakie to korzyści, to tylko wszystko kłamstwo. Tak, ja słyszałam podobno, że rośliny takie są odporne na różne choroby, prawda? I większe wydają plony. No, ale co nam po plonach i co nam po tym wszystkim, jak będziemy chorzy? No, bo to jest, była taka audycja, ja słuchałam, wypowiadali się ludzie wykształceni, profesorowie na ten temat i oczywiście mówili, tak jak ja jeszcze raz powtórzę, że to jest niezdrowe dla organizmu ludzkiego, że to powoduje po prostu chorobę nowotworową. I to jest prawdopodobnie, ale to nie wypowiadali się tam ludzie jak ja, tylko profesorowie wykształceni w tym kierunku. Także ja ufam i wierzę, że tak jest. Dobrze. Dziękuję bardzo. Wie pani, co to oznacza? Wiem, o na czym to polega? To słyszałam, to jest szkodliwe, to jest jakoś modyfikowane. Tak, organizmy są modyfikowane. I jest pani za czy przeciw raczej? Ja jestem przeciw. A dlaczego? Uważam, że zdecydowanie lepsze. Skoro jest to chemiczne, to na pewno będzie szkodziło. Niby jakieś tam testy robią, że nie szkodzi, ale tak jak zawsze okaże się, że po 5 latach destrujące. Mm-hmm. Tym bardziej, że już słyszałam, że gdzieś, nie wiem, to chyba Ameryka Południowa była, że już mają problemy z tą właśnie roślinnością, że ona jest tak mocna i trwała, że nawet szkodniki nie mają możliwości jej zaatakować. Tak więc, skoro przyroda nie może sobie z nią poradzić, to tym bardziej my sobie nie poradzimy. A czy jakby zobaczyła pani produkt, który spojrzała na etykietę, żeby tam było napisane, że jest na przykład jakaś część skrobia modyfikowana? Często ja się nie kupuję takich produktów. Staram się po prostu wybrać jak najmniej szkodliwe. Mhm. Dobrze. To... Dziękujemy. Rozumie pani pojęcie żywności modyfikowanej genetycznie? No wiem, że to się tam zmienia na chemicznie i uważam, że jest niezdrowa. Aha. A dlaczego? No bo wszystko, co jest genetycznie modyfikowane, moim zdaniem się nadaje do jedzenia, a na pewno jest szkodliwe. A czy zgodziłaby się pani, aby w pobliżu pani miejsca zamieszkania były uprawiane rośliny lub hodowane zwierzęta? Nie, myślę, że nie zgodziłabym się.
A jakie są Pani zdaniem korzyści, jeśli są, wynikające z stosowania? No nie wiem, może to jest tańsze, nie znam. Prawdę mówiąc, to nie wnikałam w to, ale twierdzę, że genetycznie to jest niedobre, moim zdaniem. A czy uwierzyłaby Pani w zapewnienia producentów o nieszkodliwości? Nie sądzę. Tak samo jak mówią, że wszystko jest nieszkodliwe. Ja wiem, że to jest tryskane, ale twierdzą, że jest nieszkodliwe, a ja i tak w to nie wierzę. Dobrze, dziękujemy Pani.